kreatywnej. Dzisiaj mam dla Was kolejny haul lumpeksowy z modowymi perełkami, bardzo tanimi. Niektóre rzeczy mam zupełnie za darmo dzisiaj, a także pokażę Wam jeszcze resztkę rzeczy, które już zdążyłam, że tak powiem, obrobić, wyprać, wyprasować z zakupów po 2 zł. Zapraszam serdecznie. Kochani, na początek zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Będzie dużo, dużo jakichś ciekawych programów, myślę, w tym sezonie. I w ogóle planuję też w przyszłości coraz więcej vlogów na temat mody, na temat różnych projektantów. Zapowiadam też, że wróci seria o inspiracjach według wielkich projektantów z rzeczami z second handu, z rzeczami vintage. Także to już niedługo, już w maju na pewno pojawi się jakiś jeden projektant przynajmniej. I kochani, zachęcam Was też serdecznie, żebyście sobie wcisnęli przycisk powiadomień i oczywiście polubili filmik, jeśli Wam się podoba. Powiem Wam, że inwestuję też w mój kanał, bo właśnie dzisiaj pokażę Wam coś związanego właśnie z rozwojem kanału, z tym, że być może, mam nadzieję, polepszy się jakość filmików również. Także na pewno mam dużo fajnych planów i myślę, że będzie Wam się podobało. Mam taką nadzieję. Kochani, i dzisiaj zacznę od akcesoriów. Zobaczcie, na sobie mam strój, który już zapewne widzieliście, jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu. Ta bluzka już pojawiła się kiedyś, to jest taka bardzo fajna, projektanckiej, niszowej firmy. Przepiękna z wiskozy bluzka, troszkę wizytowa jak widać. Ale chciałam Wam zaprezentować właśnie nowy pasek. Nawiasem mówiąc, mam też oczywiście w najnowszych trendach outfit, czyli spodnie dzwony, takie leginsowate trochę spodnie dzwony. No i do tego właśnie nowo nabyty paseczek. To jest paseczek vintage, on jest ze skóry. Pokażę Wam oczywiście przebitki zdjęciowe tego paska również. Jest naturalnej skóry, tutaj widać tył, to jest taka, taki zamsz. Taka cieniusieńka, bardzo przyjemna skórka w kolorze złotym. Ma super zapięcie z tyłu. Tutaj Wam mogę tyle troszeczkę tylko pokazać. Jest po prostu taka dziurka, bardzo porządnie wykonana i wchodzi w to taki haczyk. Super się to zapina, jest regulacja również szerokości. No i bardzo, bardzo spodobał mi się ten pasek, a mogliście już też go widzieć w stylu, to jest taką różową, żarówkową spódnicą z H&M-u, z falbanami, również na moim TikToku oraz na Instagramie, do czego również zachęcam, żebyście sobie tam zajrzeli. Wszystkie szczegóły są w opisie filmu. No i bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego paska. On kosztował około 8 zł, tutaj gdzieś jest cena, ale już nie będę zdejmować. Także jestem mega zadowolona, 8 zł za pasek, w lumpeksie to nie jest może bardzo tanio, ale to jest pasek vintage, pasek skórzany, superowej jakości. Na pewno nie kupiłabym za tą cenę paska sztucznego czy jakiejś skaju z jakiejś sztucznej skóry, bo nie lubię po pierwsze takich pasków, one pękają szybko, no i nigdy nie wygląda to tak dobrze jak naturalna skóra. Także jestem mega zadowolona tego zakupu, a drugi pasek, już Wam pokazuję, to jest prześliczny, też vintage'owy pasek. Możecie sobie tutaj na zbliżeniach zobaczyć Osprey Company, Made in England, także też super firma, fajna firma, też naturalna właśnie skórka, Irha. I on jest taki, że się go zawija wokół siebie, tutaj w jednej stylóweczce Wam się pokaże właśnie z tym paskiem. Ta szeroka część idzie do przodu, to jest taki pasek z lat 80. Zawijamy wokół siebie i z przodu znowu się go wiąże, przewiązuje. No i on robi bardzo fajną talię i ma świetny kolor. Naprawdę, jak wiecie, mam dużo żółtych rzeczy w tym sezonie. No i tutaj akurat do takiej kolorowej stylizacji, ale też fajnie według mnie właśnie pasował się w te barwy. Przydało mi się do nowego żakietu, który też już zobaczycie. A propos, to jest tutaj mój kotek, Rysiek. Stwierdził, że nie będzie wychodził, mimo że robię filmik, no więc już go zostawiłam. Jest tak grzeczny, że zresztą jak widzicie, że wręcz wygląda jak dekoracja w pokoju, powiedziałabym. Kochani, idę dalej. Żakiecik. Zobaczcie, mam tutaj taki żakiecik, który dostałam od przyjaciółki zupełnie za darmo, bo ona też, ja czasem się wymieniam z nim jakimiś tam też ciuszkami, no i akurat takiego żakieciku kolorowego nie nosiła, stwierdziła, że to nie do końca chyba jest w jej stylu, no a mnie się podoba, ja lubię, jak wiecie, żywe kolory, lubię takie barwy, tym bardziej, że teraz jest wiosna i oczywiście, że kwiatowe wzory są modne, jak zwykle i nadal.
w takich dosyć ostrych, mocnych kolorach też jest jak najbardziej taki trend na takie żywe barwy, szczególnie właśnie połączone razem. No i podoba mi się, bardzo fajny wzór ma. To jest Zara Basic, rozmiar M i fajnie, bo jest troszeczkę taki luźnawy, nie jest taki bardzo opięty, dopasowany. Co w lecie jest fajne, masz rękaw 3/4 i ma prześliczne guziczki, takie jakby z herbami złote. Tutaj z przodu się zapina tylko na jeden taki guzik, ale też właśnie jest bardzo fajny złoty guzik taki. To mi się bardzo podoba, ja bardzo lubię takie detale na lato, tym bardziej, że jak widzicie, ja preferuję zdecydowanie złotą biżuterię. Mam trochę srebrnych rzeczy, ale po prostu rzadko noszę. Wolę zdecydowanie złoto i wydaje mi się, że bardziej złoto podkreśla mój typ urody. No i kolejna rzecz... Aha, no tak, to jest za darmo rzecz, więc oczywiście nie ma ceny. Kolejna rzecz to przepiękny sweter, który tutaj miał cenę 18 zł, ale ja kupiłam ten sweter za 10 zł. Po krótkich pertraktacjach z panią w Lumpeksie i również chyba coś tam było też przeceny. Przepiękny kolor, jak wiecie, ja lubię bardzo kolory w ogóle, a zielenie, błękity, niebieskie i takie róże, różne to są moje ulubione. No i ten sweter mnie zachwycił, ma śliczne detale, jest w ogóle bardzo dobrej też firmy, Gérard Darrel Paris. Także paryski sweterek, francuska moda. Świetny, świetny, ma taki wzór na sobie. Mam nadzieję, że to się uda tutaj zobaczyć. Jak nie, to zobaczycie to na zdjęciach. Z dziureczkami takimi. I co jest najlepsze w tym swetrze? On jest w takim bardzo prostym, nowoczesnym kroju. Nawet się zastanawiałam, czy go nie zwęzić trochę, bo ja tego typu swetry lubię mieć takie bardziej dopasowane, bo to nie jest taki typowy oversize. To jest po prostu raczej taki mniejszy, bardziej dopasowany sweter, ale tu jest jakby nie jest dopasowany w talii i dlatego ja jeszcze przemyślę, czy go całkiem nie taliować, tak żeby on był jakby taką bluzeczką dopasowaną. Aczkolwiek jak na razie to mi się bardzo podoba, tak jak jest. I tutaj mamy skład i teraz uwaga, 90% lnu i 10% poliomidu, czyli on jest, ma tylko sztuczny dodatek niewielki, natomiast to jest w większości len i uwierzcie mi, że to czuć. On jest, przez to, że jest dodatek sztucznego, to on się nie mnie, zobaczcie, ja tu nawet go tak dosyć mocno zginam i to się w ogóle nie mnie w zasadzie. Ja go nawet nie prasowałam po wypraniu, powiesiłam go, tylko on sobie tak wysechł jak jest, widzicie? No także w sumie akurat w tym przypadku ten sztuczny dodatek dobrze tu zrobił, a jest dzięki temu, że to jest w większości len, to on jest jednak naprawdę bardzo, bardzo przewiewny, bardzo lejący taki, zobaczcie, to się tak superowo układa i no i w ogóle jest bardzo przyjemny, bardzo taki przyjazny w noszeniu, w ogóle człowiek się w tym nie poci, ja sobie w tym trochę pochodziłam teraz i no i super, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Też zastanawiam się, czy jeszcze nie uciąć tego swetra, tak żeby on był do pasa, do takich wyższych stanów spodni, ale no nie wiem, poradźcie mi, co tam sądzicie, jak się Wam wydaje, czy zostawić go taki, jaki jest, czy go przerabiać, czy na przykład właśnie zrobić go krótszego, żebym mogła go użyć więcej razy, może właśnie do takich wyższych stanów spodni, czy spódnic z wyższym stanem. Bo szczerze Wam powiem, że taki tego typu krój ja rzadko noszę, to znaczy będę go na pewno nosić, bo jest przepiękny, ale na pewno nie tak często, jak gdyby on był może takiego bardziej dla mnie odpowiedniego kroju. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. I teraz pokażę Wam sukienkę. No i tutaj będziemy też będę prosić Was o radę a propos przeróbki tej sukienki. Przepiękną sukienkę kupiłam. Zobaczcie, teraz w ogóle te bufiaste rękawy i wszelkie takie objętości w rękawach są bardzo, bardzo modne, są na topie już od kilku sezonów, od dwóch co najmniej, a nadal utrzymuje się ten trend i te rękawy co sezon są różne, wydziwione, tutaj mam inną wersję wydziwionych rękawów, jak ja to mówię. Ja szczerze mówiąc nie przepadam tak do końca za tymi rękawami, bo już mam dość taką proporcjonalną budowę z szerszymi ramionami, jak na kobietę, więc no, nie, no powiedziałabym, że to mi specjalnie chyba nie dodaje proporcji dobrych, ale jeżeli to nie jest jakieś bardzo, bardzo przesadne czy bardzo sztywne, to jeszcze okej. No i ta sukienka jest idealna na mnie, zobaczcie na przebitce. To jest taka sukienka vintage'owa,
rozmiar 38, Original Würzerdynheit. To jest austriacka sukienka, 100% bawełna. Zapłaciłam za nią niecałe 20 zł. To jest taka właśnie, ja to nazywam taka landowa sukienka, czyli coś takiego ala ludowego trochę, Austria, Niemcy, tego typu rzeczy. Ale co jest super w tej sukience, jest właśnie jej krój z tymi rękawami. Przesuperowy materiał, właśnie taki nowoczesny. On nie jest taki w stylu vintage bardzo, on nie jest w takim babciowym stylu ten materiał. On ma właśnie taki nowoczesny, teraz modny taki print. Szczególnie na takich sukienkach się pojawia typu takiego minimalistycznego czy lnianych. Dużo jest takich wzorów, czy spodenki, jakieś kombinezony. No i właśnie ta sukienka Odziwo właśnie ma taki materiał. To jest bardzo przewiewny, bardzo przyjemny materiał i wcale tak nie mnący też, jak na 100% bawełny. No zobaczcie, to się aż tak nie mnie wcale, więc super. Tu jest wykończony taką przepiękną koroneczką angielską. Z obszyciem jeszcze dodatkowo jest wszyty taki wałeczek z materiału. To jest tak misternie uszyte, naprawdę piękna robota. No i ma guziczki tutaj, tu ma gumkę, taką gumki właściwie, taki pas gumkowy. No i tutaj dodatkowo zapina się jeszcze w pasie na hafteczki takie i na zatrzaski na dole, więc ona jest tylko z przodu tu rozpinana. No i teraz właśnie jest pytanie, bo ona jest na mnie idealna rozmiarowo, ta sukienka jest bardzo wygodna. W ogóle ja tu nie mam żadnych obiekcji, tylko że taką długość sukienki mam wrażenie, że nie będę za często nosić. Ona też troszkę obciąża sylwetkę, tak mi się wydaje. Jako sukienka ludowa jest cudowna, ale żebym nosiła ją na co dzień, to zastanawiam się właśnie, czy nie przerobić na przykład tej sukienki na top ze spódniczką trochę krótszą, nie taką aż do pół łydki, tylko taką przed kolano lekko, albo tuż za kolano na przykład. Albo czy po prostu nie przerobić tego na sukienkę, czyli zostawić tak jak jest, a tylko uciąć trochę dół, żeby ona była lżejsza po prostu, taka bardziej na co dzień, bo taki krój, umówmy się, taka długość sukienki jak dla mnie nie będzie taka bardzo praktyczna na co dzień, więc pytam Was o radę, jeżeli możecie to napiszcie, co uważacie, czy może skrócić ją tylko z przodu i zrobić taką, teraz też nosi się takie sukienki, trochę krótsza z przodu tutaj przed kolano, ale z tyłu jakby z takim ogonem przedłużonym, nie wiem czy to będzie pasować do tego typu sukienki, ale jestem ciekawa Waszych opinii, także piszcie koniecznie, co uważacie, co by było dobrym pomysłem na tą sukienkę. Kolejna rzecz za 2 złote. To jest jeszcze z poprzednich zakupów, ale po prostu tą kurtkę musiałam porządnie wyprasować, bo ona była taka, no wiadomo, kurtka. No to ja zawsze tam porządniej trochę to traktuję. No i zobaczcie, to jest przepiękna kurtka i w ogóle ta kurtka przed przeceną, przed tą wyprzedażą za 2 złote miała tu naklejoną cenę 48 zł. A dlaczego? To jest kurtka z bawełny i wiskozy. Wiskozowa jest podszewka chyba. Prairie, taka firma, więc dobra firma, naprawdę. To jest taka też znowuż taka niszowa firma, wiecie, taka jakościowa bardzo. To jest XS-ka i ona jest taka pikowana w takie drobne, bardzo jasno-błękitne prążki. Może zobaczycie to na przebitkach. Co ma superowe, to takie kryte jakby materiałem częściowo zatrzaski. Bardzo fajnie, to jest naprawdę fajnie wykonane. Więc ja się w sumie nie dziwię, że ta kurtka była tak wyceniona. Ona była jak nówka, naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Tutaj nawet są kieszenie takie skrytymi zamkami. Tutaj widać. Jest do niej pasek, nawet ze sprzączką, ale ja bardzo nie lubię zapinać takich sprzączek, więc ja ten pasek po prostu wiążę. Zobaczcie sobie tu w przebitkach. Mam do takiego minimalistycznej stylizacji tutaj założone. Po prostu błękitne takie nowoczesne spodnie i biały topik. No i można to włożyć oczywiście też do zwykłych jeansów, do shortów, jeżeli jest naprawdę zimno, bo to jest jednak trochę takie jak letnie, ale takie ocieplane trochę, może na wiosnę bardziej. No i do końca jeszcze nie zdecydowałam, ale tą kurtkę chyba zobaczycie w jeszcze innym programie, który będzie też niespodzianką, który być może już niedługo się ukaże w maju. Mam pewne plany co do tej kurtki, więc jeszcze zobaczymy, co z nią, zobaczycie, co z nią będzie, co z tą kurtką się będzie działo. No i kochani, mam jeszcze vintage'owy ciuch, który na pewno się uśmiejecie, to jest frak. No i tak,
moi drodzy, co frak? Frak mi się kojarzy, oczywiście kupiłam to głównie z uwagi na teatr i to było na wyprzedaży po 5 zł w Lumpeksie. Zobaczcie, tutaj była cena 45 zł i naprawdę jak przyszłam na dostawę, to tyle kosztowało, więc nie kupiłam tego fraka. Stwierdziłam, że no sorry, piękna wełna, pięknie uszyta rzecz, chyba ręcznie nawet szyta. Tutaj tak to wygląda przynajmniej. Na pewno to jest krawiecka robota. Wełniany frak, ale jednak 45 zł, jeżeli to ma być jako kostium, no to naprawdę jest bardzo, dla mnie to jest bardzo duża cena. No więc nie wzięłam tego. No i okazało się, że dotrwał ten frak do wyprzedaży po 5 zł. No i wtedy oczywiście już od razu go chwyciłam. Pokażę się Wam w tym fraku, ale oczywiście ja nie zamierzam w nim chodzić na co dzień. To jest coś, czy na scenę, czy do jakichś właśnie stylówek, czy do jakichś takich eventów, prawda? To jest rzecz, która będzie na pewno bardziej przydatna scenicznie niż w życiu. Aczkolwiek bardzo taki frak mi się kojarzy z George Sand. Dla tych, co nie wiedzą, George Sand to była pisarka, George Sand to jest jej pseudonim, bo wiecie, kobiety w XIX wieku nie mogły pisać, znaczy mogły, ale było bardzo trudno wydać im książki jako kobiety, więc pod pseudonimem męskim tworzyła i była przez około 10 lat kochanką, towarzyszką Chopina. No i to była bardzo ekscentryczna kobieta, jak na tamte czasy niesamowicie odważna, mnie takie kobiety bardzo inspirują. Nosiła właśnie frak. Widziałam na jednym zdjęciu, miała takie ubranie z rodzajem takiego żupana czy fraka. No w każdym razie to mi się mega kojarzy właśnie z odważną George Sand w męskim ubraniu. Pierwsza połowa XIX wieku. No i zobaczcie, oczywiście ja to dokładam tylko poglądowo, żebyście widzieli, jaki krój ma taki frak. No i to jest w zasadzie męski, małorozmiarowy taki frak i być może właśnie któryś facet na przykład w kabarecie będzie go mógł włożyć. Całkiem fajnie uszyty, z takimi bardzo porządnymi tutaj połami, lekko błyszczącymi. No i typowy z tyłu, typowy krój fraka. Naprawdę pięknie uszyty, naprawdę bardzo, bardzo ładna wełna, bez żadnych dziur, bez żadnych przetarć. No więc jak na frak, no oczywiście nic takiego, co by można nosić, chyba że ktoś jest bardzo ekscentryczny albo na jakieś przebranie. No ale w każdym razie frak udał się naprawdę i jestem zadowolona, że udało się coś takiego kupić. Za 5 zł oczywiście. No i moi kochani, to już jest jakby koniec tych ciuchów, które tutaj mam, ale jeszcze mam dwie rzeczy do pokazania. Mianowicie jest to taki plecak i znowu kupiłam plecak sportowy, niedługo z przyjaciółmi wybieramy się na spływ kajakowy, no i jak dorwałam za 2 zł ten plecak, to wow, znowu okrzyk radości, bo znowu to jest taki nieprzemakalny plecak, oczywiście jak się wleje woda tutaj górą, no to już nie będzie nieprzemakalny, chyba że jest jakiś sposób, żeby to tu zabezpieczyć, ale jeszcze tego nie odkryłam. Być może jest to też jakoś zwijane, także da się to tutaj zabezpieczyć, ale no tak jak mówię, jeszcze tego nie wykminiłam, ale super, no jest rzeczywiście taki z takiego materiału całkowicie wodoodpornego i będzie super sprawą właśnie, żeby sobie zabezpieczyć swoje rzeczy na kajakach, jak się to popryska, to w ogóle nic się tam nie zmoczy w środku. No i tutaj ma taki właśnie system jakby z taką rączką, która służy za plecak. Super rzecz i naprawdę takie rzeczy sportowe są drogie, dlatego jak znajduję tego typu rzeczy, które możemy użyć systemowe za 2 zł, to od razu jest wielka radość i biorę to. Następnie ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać z moich zakupów, to przepiękne prześcieradło z lnu za 2 zł. Zobaczcie. No naprawdę, jak się tak ucieszyłam, jak znalazłam to prześcieradło, bo w ogóle od dawna poluję na pościel lnianą. Chciałam też kupić nową, szczerze mówiąc, ale no na razie sobie nie nazbierałam jeszcze na tą pościel. Zawsze się znajdują większe wydatki, jakieś ważniejsze wydatki. No bo taka lniana pościel to jest no ładne kilka stówek, to nie jest już tam nawet 200 zł, to jest koło średnio cały komplet około jakichś 700 zł, a nawet więcej. No więc no wyobraźcie sobie, że no nie jest to taki wydatek, że o, idę sobie i kupuję. Dlatego się mega ucieszyłam, że w Lumpeksie kupiłam z lnu prześcieradło. Ono jest bardzo duże, to jest jakieś 2,50 na 2 metry, coś takiego. No naprawdę duże, bo to zobaczcie, to się jeszcze nie rozłożyło nawet w 1/4.
i bardzo gruby lent w ślicznym kolorze. I strasznie się cieszę, bo kupiłam niedawno też, nie pokazywałam Wam jeszcze, za 5 zł taką pościel bawełnianą, ale w takim właśnie stylu minimalistycznym. Tu Wam pokażę przebiteczki. Taką w paseczki, ona jest takiej grubej bawełny, takiej właśnie grubiej tkanej i to będzie świetny komplet do tego prześcieradła właśnie. Wiecie co, len jest taki, nie jest taki gładziusieńki i aksamitny w dotyku, ale jest przyjemny przez to, że jest bardzo naturalny i on ma te właściwości właśnie termoregulacyjne, więc mimo, że to jest takie troszkę siermiężny ten materiał, on się świetnie sprawdza do spania. To nie ma, jakby mi to nie przeszkadza, że on jest trochę szorstki, bo to nie jest taka szorstkość jak wełna, że będzie nas to kłuło, tylko to jest przyjemne w dotyku, to jest takie chłodne i przyjemne w dotyku, zwłaszcza właśnie w lecie. Także jestem bardzo zadowolona z tego zakupu za 2 zł znowu jeszcze z tamtego mojego hola lumpeksowego. A, kochani, jeszcze chciałam się Wam pochwalić a propos tym, co mówiłam, to akcesorium. Dostałam na urodziny taką super lampę, zrobili mi moi przyjaciele niespodziankę i złożyli się na super sprzęt właśnie do wideo, do nagrywania filmików, bo trochę tutaj miałam problemy z oświetleniem często, no jestem bardzo, bardzo wdzięczna i zadowolona. Dziękuję, kochani, za taki wspaniały prezent. Lampa Quadralight. No i super jakości, naprawdę. Na pewno też znowu nieprędko bym sama mogła sobie pozwolić na taki wydatek, więc no dzięki serdeczne i naprawdę jestem mega szczęśliwa z tej lampy. Jeszcze czekam na dostawę statywu do niej i już będę mogła ją wtedy używać i po prostu mam nadzieję, że to też polepszy jakość moich filmów w taki zasadniczy sposób, zwłaszcza w zimie, kiedy to światło jest takie trochę dołujące i nagrywam w domu. Dzięki, kochani, jeszcze raz. No i tadam. To już wszystko na dziś. No i zapraszam Was już za kilka dni na stylóweczki z żakietami i z marynarkami oversize. Myślę, że będą fajne te stylówki, już trochę powymyślałam. Pokażę Wam 3 różne żakiety w kilku stylizacjach z różnymi typami ciuchów do tego i dodatków, także serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Cześć!